20 minut pozostało do godziny 9 w studiu Piotr Gursztyn. Dzień dobry i nasz gość Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rosja ograła Polskę w sprawie Jamału 2, tej rury, gazociągu. Wie pan kto to powiedział? Nie. Chyba być może, że nie wiem, a może wiceprzewodniczący pierwszej Platformy? Tak, to powiedział Grzegorz Schetyna. Zgadza pan się z tym, że zostaliśmy ograni, że polskie władze zostały jako małe dziecko ograne przez Rosjan, przez prezydenta Putina i Gazprom? Jeśli chodzi o komunikację, to rzeczywiście u nas zawiodło. Ta komunikacja między spółkami Skarbu Państwa, czyli PGNiG, Europol Gazem, a rządem zawiodła w tej sprawie i wydaje się, że takie uprawnienie może w bardziej łagodnej formie, takie wyrażenie tutaj przez, taka opinia Grzegorza Schetyny, w jaki sposób trochę jest uprawniona w tym sensie. Natomiast jeśli chodzi o fakty, to nic się nie stało. My nie jesteśmy zobowiązani do budowy tego Europol Gazu i tak dalej. To memorandum miało tylko taki charakter analityczny i właściwie analizy ekonomicznej. Także trzeba powiedzieć, że komunikacja w Polsce tutaj zawiodła między tymi spółkami, w przeciwieństwie do tego, co Rosja, bo Rosja akurat wykorzystała tę dobrą komunikację między swoją stroną a Europol Gazem i Gazpromem, między rządem a tym, i wykorzystała do tego, żeby rozgrywać tą sprawę przeciwko Polsce. Polska tutaj z tego też wybrnęła dosyć szybko, bo komunikat na Ukrainę poszedł dosyć szybko i tutaj takiego zaniepokojenia dużego nie ma. A trzeba powiedzieć, że kwestia Ukrainy to nie jest tylko kwestia Ukrainy, to jest również kwestia Polski, bo to, żebyśmy my nie byli tą rubieżą wschodnią Unii Europejskiej, a Ukraina, to nam powinno na tym zależeć i powinniśmy wciągać we własnym interesie Ukrainę w strefę Unii Europejskiej. To jest ten absolutnie nasz interes, bo czasami się spotykam z opiniami ludzi, którzy mówią, że ci Ukraińcy i tak dalej, my powinniśmy się o własny interes i tak dalej. Niby ten własny interes ekonomiczny, czyli... Ale co, mówiąc brutalniej, żeby mieć krótszą granicę z Rosją, tak? Tak. Także ja tutaj, chodzi, tak? Ja tutaj się z tym nie zgadzam i uważam, że naszą racją stanu jest to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej i żeby nie była pod wpływem, żeby nie była uzależniona tak żadnymi tranzytami gazowymi i tak dalej od Rosji. No ale wracając właśnie do tej kwestii, która cała ta awantura to był początek kwietnia, my teraz akurat jesteśmy na etapie wyjaśniania, kto lub co zawiniło. Pan premier wczoraj dostał raport, który sobie sam zażyczył, żeby dostać taki raport od ministra spraw wewnętrznych, jak to wszystko przebiegało, a pan i pana komisja wczoraj obradowała na tajnym posiedzeniu. I co na tym tajnym posiedzeniu, to co pan może powiedzieć? Nie, ale wiecie, kto jest zły w całej tej bajce? Nic nie mogę powiedzieć, wie pan, nawet jeżeli... Nie pytam o nazwiska, adresy, bo to posiedzenie miało charakter poufny. Ale czy pan po tym spotkaniu już wie, kto zawinił? Tu po polskiej stronie. Wie pan co, jeśli chodzi o ten raport ministra Sienkiewicza, to wydaje się, że bardziej czytelny sygnał dostaliśmy z mediów po wypowiedzi chyba po południu rzecznika rządu, Pawła Grasia. I komentarze mediów są mniej więcej takie, że najprawdopodobniej nikt nie poleci. I co jest cały ten komentarz? Natomiast... Ale to dobrze, że nikt nie poleci, czyli nie straci stanowiska? Na pewno źle by było, gdyby nie wyciągnięto z tej sprawy żadnych wniosków. Ja nie wiem, czy są potrzebne, bo ja tutaj nie będę komentował własnego premiera i decyzji własnego premiera. Natomiast źle by było, gdyby nie zostały wyciągnięte wnioski z tej całej sprawy i nie poprawiona ta komunikacja między spółkami Skarbu Państwa a rządem, bo wyraźnie tutaj wiele resortów jest akurat tym zainteresowany. Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Gospodarki, ale i Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo ważną rolę tutaj odgrywa. Także ta komunikacja musi się poprawić. My z tego
przypadku czy wypadku, no musimy wyciągnąć wnioski. Nie, rozumiem, i to, że pan wnioski jako takie, które polityk, tak, i to jeszcze polityk koalicyjny, musi być ostrożny. To ja będę mniej ostrożny. Nazwiska, jakie się pojawiały tutaj wśród osób winnych, no to jest po pierwsze minister skarbu, minister Budzanowski. Oprócz tego szefowie dwóch spółek, tych, które tutaj odpowiadają, to gigantyczne pieniądze, gigantyczna odpowiedzialność. To jest prezes spółki Europol Gaz, pan Dobrut, i pani Piotrowska-Oliwa, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ewentualnie jeszcze wicepremier Piechociński z PSL-u był w tym gronie osób podejrzanych o zawalenie całej tej sprawy. No tak się mówi, ale ja bym tutaj, panie redaktorze, jeżeli już można by mówić tutaj o odpowiedzialności politycznej, to ja bym nie rozciągał tak szeroko aż na wicepremiera Piechocińskiego. Czyli zostaje minister Budzanowski. Myślę, że tutaj i wyraźnie wyraził się również premier w tej sprawie, ale ja też uważam z wielu względów, nie? Jeśli chodzi o politykę regulacyjną energetyką, to rzeczywiście Ministerstwo Gospodarki tutaj ma narzędzia i to ono powinno prowadzić, natomiast politykę personalną w spółkach Skarbu Państwa prowadzi jednak Ministerstwo Skarbu Państwa. No ale, panie pośle, to będzie taka sytuacja. Premier dostał raport, wy mieliście to spotkanie i potem właściwie idzie do społeczeństwa komunikat: Polacy, nic się nie stało. Nie, nie, ja myślę, że nie będzie. Polacy, nic się nie stało. Ja myślę, że wszyscy byliśmy świadkami tego, że coś z tą komunikacją, no nic złego w rządzie się nie dzieje, no bo tutaj nie poszliśmy na pasku Rosji i nie zgodziliśmy się na to, żeby w jakiś sposób te rurociągi na Słowację i Węgry omijały Ukrainę. Myśmy tutaj takiej zgody nie ma politycznej, czyli tutaj nie można powiedzieć, że jest coś złego w rządzie. Natomiast no, ta komunikacja i to rozgrywanie trochę zawiodło, zostało naprawione tymi dobrymi stosunkami na szczeblu już rządowym. Natomiast na tym poziomie tutaj technicznym i tego widać było wyraźnie, że tutaj nas Putin rozgrywał. I do tego nie możemy dopuścić. I doszliśmy do tego punktu, po co Rosjanie to zrobili? Było wiadomo, że każdy polski rząd odmówi tej propozycji, znaczy nie zgodzi się na propozycję budowy tego rurociągu omijającego Ukrainę. To o co Rosjanom chodziło? Żeby pokazać, że jesteśmy tacy słabi, żeby zamieszać gdzie indziej. Mówi się o tym poszukiwaniu gazu łupkowego, że to jest taka dywersja. Tak, ja uważam, że gaz łupkowy, zresztą to wiele osób mówi, zrobił pewne zamieszanie, jeśli chodzi o Gazprom, że tutaj jakaś panika wybuchła w związku z tym, że mówiąc prościej, nie Rosjanie udało mają, się go mają mniej pieniędzy teraz, tak, przez gaz łupkowy. Tak, no ceny, zresztą pan widzi, że nawet dla nas ceny gazu z Jamalu spadły o 20%. Znaczy, prezes Piotrowska-Oliwa przypisuje sobie ten sukces, ale mi się wydaje, że to jest taki obiektywny sukces ze względu na to, że te ceny muszą spadać. Rosja musi tutaj liczyć się również z tymi możliwościami. Także na pewno to, co mówił wicepremier Piechociński, że również Jamal ma tam swoje problemy i ze spółkami wydobywczymi, i z importem, i potem z eksportem. No ma wiele różnych problemów i tutaj też próbują to rozgrywać. Próbują rozgrywać kwestie swoje gospodarcze, czyli kwestie Gazpromu, ale również próbują rozgrywać kwestie polityczne. No tutaj Rosja nigdy ze swoich wpływów tak łatwo nie zrezygnuje i na pewno kwestia wpływów na Ukrainie jest dla nich równie ważna jak dla nas. I my tutaj walczymy w imieniu Unii Europejskiej, tym partnerstwem wschodnim, jeśli chodzi o swój wpływ na Ukrainę, a Rosjanie no swoimi metodami, między innymi tym szantażem gazowym. A opozycja, konkretnie PiS, złożyła wniosek o odwołanie ministra Budzanowskiego.
No tak, no tym na pewno tego swojego celu nie zrealizuje, a wręcz może zaszkodzić temu tak. celowi, jeżeli czyli rzeczywiście... Nawet jeśli Budzanowski tam wszystko namieszał, to dzięki temu wnioskowi ocaleje, ten wniosek na pewno, w tym nie pomoże, chyba, a raczej przeszkodzi. Chyba, że będzie tak jak z ministrem Nowakiem, że się w koalicji pokażą takie osoby, które mają jakieś pretensje na niego. Nie, tam poszły ostre reprymendy dla tych posłów. Ja myślę, że dzisiaj koalicja już pod takim względem, tutaj w koalicji takich zgrzytów nie będzie pod tym względem. Zobaczymy, bo to chyba w maju będzie, prawda? Tak, w maju. Na pierwszym posiedzeniu majowym. Czyli jeszcze mamy trochę czasu. Zobaczymy, czy minister skarbu ocaleje, czy odwoła go może wcześniej pan premier Donald Tusk, chociaż pan poseł mówił, że nie. Dziękuję. Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Piotr Gursztyn, za 10 minut 9. RDC.